Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie filtr paliwa w Volkswagenie Passacie 1.9 TDI. Mówię, sprawa ogólnie jest bardzo prosta. Trzeba się przyszykować tylko z paliwkiem, żeby mieć trochę luźnego paliwa, żeby później dolać do tego filtra, żeby go wypełnić i żeby pompa nie musiała się za bardzo męczyć. Także bierzemy się do roboty. Auto jest w sumie przyszykowane, tam trzeba tylko parę kluczy, parę śrubek podkręcać i będzie gitara. Także chodźcie, wam pokażę, co i z czym się je. Tak, także filtr paliwa w Volkswagenie znajduje się tutaj. Trzeba sobie wziąć i odkręcić tą rurę dolotową. Tutaj jest po prostu związane na opaskę. Wezmę sobie, odkręcę tą opaskę, rurę odchylę, żeby mieć elegancki dostęp do tego filterka. Jeszcze najpierw trzeba sobie odkręcić akumulator, tak żeby nie było problemów. Akumulator odkręcony. Teraz bierzemy sobie płaskiego śrubokręta. Zeszła, rura zeszła. Odwinę tą rurę w ten sposób, to jest rura dolotowa i filtr oleju mamy tutaj. Żeby go odkręcić, to należy, proszę państwa, sobie poluzować tutaj obejmę. Na dole jest tutaj obejma. Tak, ja oczywiście wziąłem i... Czego tu nic nie widać? Dobra, tutaj jest obejma. Ja sobie oczywiście musiałem ją dorobić ostatnio, bo był problem, po prostu jej nie było, tak? I ten filtr chyba ludzem wisiał, nie pamiętam już, bo to było dość dawno temu. Dobra. Także... Tak, tak wygląda nasz filtr. Teraz wezmę sobie od góry, najpierw odkręcę tą część. Idzie tu klucz numer 7. Teraz tak, to sobie można usunąć na bok, tak żeby tego nie zepsuć. I teraz co? I teraz biorę się za odkręcanie filtra, poluzowanie go, żeby móc się do niego dostać. Teraz odkręcamy filtr. Gdzie są te moje narzędzia? Tak. Tutaj ja sobie łapię w ten sposób, że używam takich. O, i trzymam w ten sposób. Nie wiem, czy to widzi dobrze. Tak. I najlepiej w ten sposób trzymać. Mocno. I kluczem do ściągania filtrów. To się tu
ten sposób i mocno. Odkręcamy sobie filtr. I teraz filtr, ja oczywiście uszczelki przesmarowałem olejem. I teraz filtr można zakręcać. Nowy. Tutaj sobie złapię. I ręką w zupełności wystarczy, żeby to dokręcić. W moim przypadku oczywiście. Dobra. I teraz moim magicznym lejkiem wypełnimy sobie filtr paliwa. Jazda jest tego typu, że do zwykłego lejka po prostu wziąłem końcówkę od silikonu i elegancko spełnia swoje zadanie. Można sobie wsadzić elegancko małą dziureczkę i ten... i sobie wypełnić po prostu ten filtr bez jakiegoś większego problemu. Poszło trochę za dużo, ale to się nic nie dzieje. Teraz tak, zakładamy to. Używamy do tego klucza 7 mm. To jest. Teraz nasza rura dolotowa wchodzi na miejsce. Idziemy odpalać maszynę.
Oj tak, auto odpala, wystarczyło wziąć i z gazem wciśniającym podłogę odpalić silnik, tak, i to załapało po prostu i wszystko banga jak należy. Także w tym odcinku to było już na tyle. Mówię, filtr paliwa wymieniony, nie jest to jakiś wielki kłopot. Naprawdę wystarczy go wymienić, zalać paliwem i na wciśniętym gazie odpalić silnik. I to wszystko załapie, zachłyśnie się tym paliwem i będzie działał z powrotem tak jak działał wcześniej. Także w tym momencie to było na tyle. Jeszcze chciałem przypomnieć, że ostatnio YouTube odblokował mi możliwość wspierania mojego kanału. Jeśli ktoś chce mnie wspomóc w moich projektach i prowadzeniu kanału, także zapraszam serdecznie. Tymczasem to było wszystko. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!